Co jeśli ci powiem, że Adventure Mode, czyli tryb przygody, jest najtrudniejszym trybem gry w Minecraft? Nie możesz na nim niszczyć bloków, więc nie możesz zacząć gry jak zwykle, czyli od wykopania drewna. Jednak jak już zdobędziesz je jakimś sposobem, będziesz chciał coś skraftować, to również tego nie zrobisz, bo na Adventure Mode nie możesz stawiać żadnych bloków. Nie możesz niszczyć, nie możesz stawiać, nie możesz się podbudowywać, ale przynajmniej możesz otwierać skrzynki w strukturach, o ile się do nich dostaniesz. W tym filmie moim wyzwaniem będzie przejście gry, czyli zabicie smoka na tym trybie, o ile w ogóle da się to zrobić. Żeby mi było jeszcze trudniej, oprócz włączonego Adventure Mode będę również na trybie Hard, czyli jak zginę chociaż raz, świat zostanie usunięty i będę musiał zacząć cały challenge od początku. Tak samo od początku, aż do samego końca musisz obejrzeć ten film, bo to co się w nim działo przeszło moje wszelkie oczekiwania. Zanim zaczniemy, koniecznie ustaw jeszcze powiadomienie na sobotniej premierze mojego nowego filmu Ariel, który jest najbardziej hardkorowym filmem, jaki w życiu nagrałem. Zresztą kliknij w pierwszy link w opisie i się przekonaj po samym tytule i miniaturce, ale nie zapomnij o powiadomieniu i subskrypcji, bo premiera odbędzie się już w tę sobotę. Nie dość, że podjąłem się chorego wyzwania w Minecrafcie, to jeszcze poleciałem na całość w prawdziwym życiu, ale dobra, już nie będę przedłużał i lecimy z moim pierwszym z dwóch challenge, czyli Minecraft Adventure Mode. Dobra, jaki świat nam się trafił. Są od razu zwierzątka, więc będę mieć jakieś pożywienie, ale przede wszystkim najpierw trzeba sprawdzić, czy w ogóle ten tryb Adventure Mode działa. Nie powinienem móc niszczyć żadnych bloków. Okej, to działa, czyli nie mogę niszczyć żadnych bloków i najprawdopodobniej również nie mogę ich stawiać. Teraz się oczywiście o tym nie przekonamy, ponieważ jak mam postawić bloki, jak żadnych na razie nie będę mógł zdobyć, bo nie mogę niszczyć bloków, ale na pewno od razu będę zabijać jakieś zwierzątka, aby móc uzyskać pożywienie, ponieważ to raczej mogę robić. Nie mogę? Nie mogę, dobra. Skrył się za trawą, przez co nie mogłem po prostu go uderzyć. Co to jest w ogóle za biom? Bez żadnej ziemi. Czy to jest wioska? Nie wierzę, to jest wioska od razu, ale fart. Muszę tutaj uważać oczywiście również, ponieważ gram na trybie hardcore, więc to jest dodatkowo trudniej, bo jak zginę chociaż raz, to przegrywam cały challenge. Znaczy przegrywam. W sumie nie wiem, czy przegrywam, będę musiał po prostu zacząć od początku. Aż mnie tutaj pościnało, bo pojawiła się mesa, jakaś olbrzymia góra, zarąbiście. Tylko w taki sposób będę mógł zdobyć jakieś jedzonko, jeśli chodzi o pole uprawne, aczkolwiek nie ma tutaj żadnej pszenicy i nic jeszcze nie wyrosło, a tego sianka niestety zdobyć w żaden sposób nie mogę. O! No i proszę bardzo, chleb w skrzynce, to mi się podoba. Kompas też się nie przyda. Kurde, arbuzów też nie mogę. Kurde, ile jest pszenicy? Dobra, mogę to wszystko podeptać i będę mieć... Dobra, jest pszenica. Dobra, będą chlebki przynajmniej, ale na razie nie mam też craftingu, więc nie będę mógł nawet tego chleba na razie skraftować. Co to za skrzynka jest? Jaka ukryta w mesie, idealnie się tutaj pojawiła. I mamy jaderko, dzięki któremu będziemy mogli dostać się do netheru, o ile możemy w ogóle podnieść wodę, ale to raczej nie jest jako zbieranie. W każdym razie, tak czy siak, jaderko mega nam się przyda. Kurde, nice. I mamy crafting, dzięki któremu możemy skraftować nasz chlebek, ale niestety nie mogę go za sobą zebrać. No i dobra, każdy domek sprawdzony, więc w takim razie mogę podnieść wodę, o ile się da, ale to raczej... W żaden sposób nie mogę podnieść wody? To jak ja zrobię potem portal do netheru? Dobra, na razie może i tak się skupię, żeby zdobyć jakiekolwiek toolsy i trochę więcej jedzenia, bo jednak z tej wioski nie pozyskaliśmy aż tyle, ile bym chciał. Chwila, mam tutaj dwa konie, mam siodła. Pytanie, czy ja mogę na nie wejść? Mogę na nie wejść, okej, to jeszcze zabiję tą świnkę. Idealnie w nocy, bo już się zapada noc, będę mógł się efektywniej poruszać i uciekać ewentualnie przed mobami, bo na razie nawet nie mam tutaj narzędzi. Jak szybko się oswoisz, to nazwę cię subik i wszyscy zostawią suba. I pająk, no nie! Idealnie! Dobra, subik, dobra, wszyscy mogą zostawić teraz suba, a ja nazywam cię subik w takim razie. Jak Subaru jakiś, subik, Subaru. Nie, w sumie to nie jest podobne. W każdym razie to, że udało mi się zdobyć konia, jest giga op w tym momencie. I widzę też już creepera, a creepery będę mógł wykorzystać do wydobywania bloków. Oczywiście nie będę mógł potem stawiać w żaden sposób tych bloków, aczkolwiek, jeżeli bym znalazł kolejną wioskę lub się cofnął do tamtej, to mógłbym skraftować drewniane lub kamienne narzędzia dzięki creeperom. Ile? Dobra, subik, uciekamy. Uwaga, jest kamień, okej, 4 kobla. Niestety nawet nie mogę się blokować, żeby tego creepera jakoś, kurde, osłonić przed sobą! Co jest? Co to był za sabotażysta? Nie wierzę w to. Dobra, tutaj też mogę od razu więcej drewienka. Wysiadam i idę spać. Mam nadzieję, że tutaj nikt mi się nie wbije. Na pewno siekierka. No i teraz pytanie. Łopata? Nie mogę kopać łopatą. Kilof? Nie mogę kopać kilofem. Motyka? No z motyką również chyba niczego nie zrobię. Skraftuję sobie skórzane buty. No i...
oczywiście łódkę, bo łódki raczej będziemy mogli używać do może jakiegoś przedostawania się. Czekajcie, zobaczmy. Jakbym nie mógł tutaj wskoczyć w żaden sposób, zostawiam łódkę i zbieram i tak naprawdę mogę się poruszać wyżej. Teraz już wiedziałem praktycznie wszystko, oprócz tego jak się dostać do Netheru. Jak już wiecie, na Adventure Mode nie da się podnosić wody oraz lawy, więc w ten sposób nie mogę stworzyć swojego portalu. Wykopać ani postawić obsydianu również się nie da, bo nie można niszczyć oraz stawiać żadnych bloków, więc jak się miałem dostać do Netheru? Poszukałem trochę w internecie i dowiedziałem się, że na bardzo starej wersji Minecrafta 1.4.2 wiaderka mogą być używane, więc nie pozostało mi nic innego niż tego spróbować. Jednak najpierw musiałem odłożyć wszystkie swoje itemy do skrzyni, aby móc je zachować po powrocie z powrotem na najnowszą wersję oraz przebiec ponad 200 kratek od tych itemów, aby po prostu chunki ze starej wersji mi ich nie wcięły. Dobra, Subik, jedziemy. Nie! Nie wierzę w to! Jaki pech. Nie. Chciałem szybko przepłynąć i typek z tridentem zaczął we mnie strzelać i koń mnie uratował. Nie wierzę w to. A Subik tam jest, ale nie mam jak go ratować. Dobra, Subik, przepraszam cię, ale niestety musisz tutaj zostać. Ja tutaj się wyloguję po drugiej stronie. Niestety nie mogę ryzykować, bo gram jednak na wersji hardcore. Jeżeli ja bym zginął, to Subik również niestety musiałby się pożegnać ze mną, a tego raczej nie chcemy, więc niestety masz tu na mnie czekać, okej? No dobra. Najpierw jednak musiałem obniżyć wersję swojej gry do wersji 1.8, aby nie było zbyt dużego przeskoku między wersjami za jednym razem. O, dobra, gdzie ja się pojawiłem? Jestem na Oceanie! Co prawda to jest jeszcze 1.8 i zaraz muszę dopiero na 1.4.2 wersję zmienić. Po wielu nieudanych próbach zmiany wersji z 1.8 na 1.4.2 w końcu mi się udało, ale niestety musiałem cały swój progres zaczynać od początku na wersji, na której nie grałem od prawie 10 lat. A to dlatego, bo wszystkie swoje itemy zostawiłem daleko w skrzynce na niezaładowanym chunku i w dodatku na innej wersji gry, ale oczywiście na tym samym świecie. O, dobra, pojawiłem się na świecie i jestem w jakimś lesie i co? Czemu jestem Steve'em i czemu w ogóle ten Minecraft jest taki ciemny? Chyba nie mam gamy po prostu, musiałem zresetować wszystkie ustawienia w Minecrafcie. Masakra, Jezu, jaka nostalgia w ogóle. Nie, w sumie to wygląda całkiem normalnie. Okej, czyli moim zadaniem teraz jest zrobienie portalu, ale jak mam zdobyć żelazo wciąż, jak nie mogę niszczyć bloków ani stawiać? Jeszcze mamy noc, więc muszę zdobyć od razu jakieś jedzonko. Ale dziwniej, swoją drogą, czemu mi nie dropnęło mięsko? Owiec nie dropało mięsko chyba na tej wersji, przecież to dodali w nowszych wersjach, o Boże! Co? Niszczyć nie mogę, ale na tej wersji można stawiać chyba bloki. Jezu, tak się zdziwiłem z tą wełną, ale przecież po to zmieniałem wersję, żeby właśnie móc stawiać bloki, po to, żeby móc zrobić portal, czyli brać do wiaderka po prostu wodę i lawę. No jest źle, jest bardzo źle. Co? Jeszcze deszcz! Nie! Dobra, uciekam. Nie, kurde! Nie ma, dobra. Zwierzątka, błagam. Nie! Ja pierdzielę. Jeszcze Enderman się tutaj, pozostawcie mnie, co jest grane? Z tego co wiem, to na tej wersji 1.4.2 można niszczyć bloki, ale odpowiednimi narzędziami, jakby do tego stworzonymi, czyli dyrta za pomocą łopaty, a drewno za pomocą siekierki, więc sprawdźmy, czy oczywiście... O kurde, to trzeba klikać w ogóle, dobra, nie mam pytań. Mogę niszczyć, dobra, mamy to, nice. Dobra, czyli nie pozostało mi nic innego, tylko znaleźć lava pula, no i oczywiście zdobyć żelazo. Jest żelazo, dobra. Trzy żelaza, robię wiaderko. No i wodę. Oczywiście, wodę na tej wersji da się zbierać na szczęście. Okej, jest flint. Aaaa!
na tej wersji przecież trzeba było idealnie ułożyć swoją drogą i zapalniczka również działa, więc bardzo fajnie. Więc zobaczymy, czy wszystko będzie działać jak powinno. Jeszcze zbiorę trochę drewna. O Boże, co to za łódka jest masakryczna. Nie da się wysiadać? Co jest? Nie da się wysiadać z łódki na tej wersji? Może to jakaś zbugowana wersja? Co jest grane? Dobra, szukamy. Ooo, ile krów, dobra, chodzę w tu. Zginąłem, więc oczywiście musiałem zacząć od początku, ale na szczęście świat na wersji 1.4.2 był moim backupem, czyli w skrócie był kopią mojego świata, którą zrobiłem po to, jakby nie wyszło mi w jakiś sposób obniżenie wersji z najnowszej na 1.4.2, więc znowu musiałem zniżyć wersję swojego świata do 1.8, potem znowu do 1.4.2, a finalnie tak czy siak musiałem zacząć od początku swój progres na wersji, która wyszła w 2012 roku. Dobra, poznaję ten las, ale tym razem już jestem wyposażony w doświadczenia i co? Musimy zacząć od początku w takim razie. Co? Co jest? Szczęście się przyda, tak szczerze, w tym challenge'u. Wait, czy wy to słyszycie? Dobra! Nie mam pytań, ucho speedrunnera, jeśli chodzi o lawa pulki. O kurde, dobra, mamy to. Na pewno stawiam tutaj łóżko. Dobra, wiaderko, próba druga, lecimy po wodę. Dobra. Co? Jest taka możliwość, że może przez te tutaj bloki, nie chcę się podpalić ten portal, bo możliwe, że tak jest na tej wersji, ale wpadłem na inny pomysł, nie wiem czy to zadziała, ale mam taki pomysł, żeby postawić tutaj deski, wszystkie podpalić, po czym szybko zmienić wersję, jeżeli dalej ten ogień będzie się palić, o właśnie w taki sposób, okej. Okay. Jest, pali się, zapal się, proszę. Nie zapaliło się, więc musiałem kilka razy wykorzystać ten sposób, bo wierzyłem, że w końcu on zadziała. W końcu robiłem to kiedyś mnóstwo razy, ale niestety wykorzystując ten trik musiałem za każdym razem restartować swoją grę. A to wszystko dlatego, bo musiałem co chwilę zmieniać wersję Minecrafta, aż w końcu, po dłuższym czasie. Nie! Szybko! O! Nie. Ja pierdzielę. Jezu, mamy portal do Netheru, nie wierzę w to. Wy wiecie, po co musimy wrócić, a dokładnie to po kogo. Tutaj chyba coś z tymi wersjami faktycznie się podziało, bo się tak pogliczało, świat jeszcze mnie laguje co chwilę. Bo jest moja wioska! Czyli najpierw się dostałem do wioski, mimo że płynąłem najpierw po subika. Są wszystkie itemy. Udało się, widzowie. Pierwsza faza zaliczona. Lucky Pumpkin w ogóle z tamtej wersji 1.4, to jest w ogóle hit, nie? Skraftuję sobie jeszcze strzały na później, dobra, ślicznie. Chwila. Tędy pojechałem, czy... Nie, no czekajcie. To jest ścięcie czanka. No, nie gadaj. Nie! Jak to możliwe jest teraz? Ej, co? Totalnie wyrąbało tutaj czanki przez zmianę wersji, że normalnie tutaj były, wiecie, messa i tak dalej. Totalnie to wykosiło normalnie, widać zresztą po ścianach. Ale jakimś cudem subik się zachował? Nawet widać tutaj itemy ryby powypływane, to chyba to są itemy, ten tridentem rzucał we mnie. To chyba trafiało z tego, co pamiętam, w ryby. Teraz może jest taki klip? Nie wierzę w to. Dobra, no trochę chyba mi to zajmie. Dobra, mamy to. Poczekaj tu, okej? Okay? Okej, okay, pokiwał głową, że tak, skrzynka. O, no i ślicznie, tak myślałem, że może być. I Feather Falling 3, kurde, ta. I idealnie znowu do spanka i wbijamy już do Netheru z dużą ilością jedzonka. W sumie mógłbym jeszcze to przepalić. Trochę przepalę, chociaż to przepalę. O nie! Przecież miałem idealnie 6 desek i idealnie 6 desek jest na zrobienie tarczy. Nether bez tarczy, no dobra. Na speedrunach na spokojnie, ale na trybie hardcore. Bez możliwości blokowania się klockami i bez możliwości niszczenia. O nie. Lecimy. Nie, bazaltowa klitka? Co? Dobra, tam jest jakieś przejście, ale ja pierdzielę, bazaltowa klitka na takim challenge'u trudnym. Muszę dolecieć tam, nie? Oh, co teraz? Przecież to jest ślepy zaułek. Tędy nie przejdę, tędy niczego nie rozkopię. Dobra, tu może jakimś cave'em, no nie wierzę w to. Najtrudniejszy challenge ever.
No nie gada, idealnie. Idź przejść się tym cave'em. Kurde, ale przeczytałem to, jednak nie jest najtrudniejszy challenge ever, kappa. Uff, no dobra, muszę zalatywać łódką. To jest prosty parkour niby. O kurde, jest biomendermanowy, ale jednak to nie był prosty parkour. Albo bym tam może doskoczył, nie wiem. W każdym razie tak spanikowałem, jakbym miał tam nie doskoczyć. Ale się zestresowałem w każdym razie, serio. Poważnie? Poważnie? Całe życie chciałem bastiony dostawać. Ja sobie tam nie dam rady. Bez możliwości niszczenia bloków gdzieś wpadnę. Nie będę mógł się podsadzić ani zniszczyć. Brutal mnie rozwali, ale unlucky, że akurat bastion. Dobra, no są endermany przynajmniej, dobra. Trzeba się cieszyć z jednej rzeczy. Potem znajdziemy jeszcze fortecę. Nie! Jest forteca, dobra. Widzicie? To widzowie jest podejście, kurde, życiowe prawidłowe. Powiedziałem, że trzeba się cieszyć z małych rzeczy i nagle mi dało fortecę. Nie wierzę w to, dobra. No fajnie. A przynajmniej mam perłę tą jedną. No ale dobra, jeszcze trzeba ponad 12 minimum. Co? Ej nie, co jest? Dobra, ale ja mam już 14 pereł. Ej, co to było? Nie, dobra, ja jednak użyję trochę tych endermanów tutaj, skoro się tak porespiło, to powalone jest jakieś. Dobra, 16 to już na 100% styknie. To już mogę nawet cyknąć tutaj jedną. Dobra, zagram to bezpiecznie. Łuk! Nice! Wcześniej nie miałem łuku i tak dalej. O, ale pięknie, ale dobra, tam jest czarny szkielet, to idę gdzieś indziej. Nie mogę się obudować, nic. Niewiele jedzonka w ogóle mi zostało, muszę grać oszczędnie i bezpiecznie przede wszystkim. O bo... Kurde! Wiedziałem, że może gdzieś czekać. 6. Dobra, uciekamy stąd. Masakra. O Boże. O Boże. Proszę złote marchewki w tym portalu. Dobra, jest git, nie narzekam. Złote jabłko, jem je od razu. Ja pierdzielę, fuks. Dobra, może cyknę perłę kolejną. Nie no, muszę zabić jakoś te szkielety. Straciłem 3 strzały na tym, bo jeszcze zyskałem z tych szkieletów. Czyli 3 strzały na stracie, ale dzięki temu nie straciłem HP, nie straciłem perły. I będę mógł się przesłać tam na górę. Co to jest za przygoda? A to tylko nether. Może ja aż nether? Chciałbym ostatnią perłę do tej dziury po prostu wrzucić, tam trafić. Dobra. A czy tu będzie przejście w ogóle? O, ale... Dobra. Kurde, nie wiem co, jak ona tak się stresuje. O. No muszę stracić te pół serca. Musiałem, bo nie chciałem ryzykować. Jedna perła i wychodzimy z tego przeklętego netheru, proszę. Chyba tu. Dobra, ryzykuję i najwyżej przejdę. Okej, chyba nie wiem, czy tutaj jakoś postawić tę łódkę udało się. Teraz już łatwo, no i zobaczymy, czy... Nie. Nie, czekaj, było? Dobra. Dobra. Dobra, proszę, żeby nie była noc. Jest dzień. O mój Boże. Stawiam tak. W którą stronę? W tą. Nie, nie, nie. Proszę, nie mogę zniszczyć kaktusa. A i tak pękła. Rozejrzałbym się najpierw tutaj szybko. Za zwierzętami. Co jest? To wygląda, jakby ktoś tutaj robił bridge'a, żeby tutaj podsadzić. Aaaa! Bo może to właśnie... Ja myślałem, że tak się teren zbugował i ukształtował, a może to ja właśnie robiłem na tej starej wersji, gdzie można było stawiać klocki. Co jest? Ale ciary. O, ale spoko akurat. Bardzo spoko, bo akurat nie miałem. Jedynie hełm. Tu rzucę. O, proszę, nie pękaj. Ślicznie.
Aha! Teraz coś ogarnąłem, widzowie. Przecież ja nie wkopię się nawet mając drzwi czy coś. Nawet jak jest Ocean i tu nie będzie Ocean Exposed, a widzę, że już go nie ma. Tutaj powinien być gdzieś ten Stronghold. To ja się nie dostanę inaczej do Strongholdu, jeżeli tutaj nie będzie jakiejś jaskini, która poprowadzi do tego Strongholda. Nie wierzę, nie przemyślałem w ogóle tego. Mógłbym zobaczyć na replay mode niby. Przez ściany po prostu zobaczyć, no bo ciężko byłoby mi tutaj szukać przez jaskinię, czy w ogóle jest jakieś wejście do Strongholda. Jak nie będzie, tak naprawdę nie mam szans na przejście tej gry. Tak, jest tutaj Stronghold, dobra. Chciałbym tylko i wyłącznie zobaczyć, czy jest jakieś wejście tutaj. Niestety, widzowie, ale trafiłem na takiego seeda, gdzie żadnymi jaskiniami nie da się przejść do Strongholda, a ja w tym momencie poddaję się w poszukiwaniu, ponieważ wydaje mi się, że sprawdziłem wszystko i naprawdę wydaje mi się, że nie da się przedostać, ale tak czy siak kontynuuję ten film, aby zobaczyć, czy udałoby mi się normalnie przejść tego Minecrafta na Adventure Mode, jeżeli trafiłbym na nieco lepszego seeda, gdzie ja jaskiniami już jakkolwiek mógłbym się przydostać do tego Strongholda, co bardzo często zdarzało mi się na moich speedrunach. Gramy, jakbyśmy normalnie trafili lepszego seeda i przedostaliśmy się tutaj jaskiniami. O! No i proszę bardzo, portal. Żelazny mieczyk, żeby móc zabić smoka dodatkowo, okej. A teraz szkieletu to już nie ma, co? Jezus Mary. Okej, okay, no jest one eye. No i pozostał ostateczny pojedynek ze smokiem, aczkolwiek wydaje mi się, że jest szansa na pewną rzecz. Uwaga. Tak myślałem. Nie da się na Adventure Mode wkładać oczu. No i tak naprawdę co? Aby nie cheatować, mógłbym teoretycznie otworzyć świat LAN, wpuścić tam na przykład Julkę i ona już bez Adventure Mode'a włożyłaby za mnie oczy, a ja po prostu przyszedłbym grę, jednak mając cały czas Adventure Mode. Aczkolwiek, tak czy siak i to jest cheatowaniem. Ja i tak tutaj musiałem wlecieć do Strongholda, ponieważ nie dało się tutaj dostać, więc po prostu... Ho! Ale teraz mi się przypomniał, że jeszcze end mógł mi się trafić taki, którego nie mógłbym wyjść, że byłbym zamknięty i wtedy też nie mógłbym przecież niczego rozkować ani nic zrobić, ale akurat ten jest taki, że sobie wyszedłem, kurczę, ajajaj. Jak to w sumie zrobić, żeby nie zginąć? Kurde. O! Pół serca, nie wierzę w to. Dobra, została praktycznie ta wieża, ale nie mam strzał, no nie mam jedzenia, klasycznie zabrakło jedzonka, smok perczuje i ja muszę wcykać tutaj perłę i jak zginę, to zginę, ale no dobra. Okej. Okay. Jakoś się trzymam, tylko że nie mam jak zniszczyć tego kryształu w sumie. Co jest? Ja lewituję. Odpowiadając na pytanie z tytułu, czy da się przejść Minecraft na trybie Adventure bez cheatowania lub ustawionego seeda? Nie. No chyba, że chcecie grać dopóki nie natraficie na seeda z odpalonym portalem do endu, jednak szansa na 12 jest jedna do ponad 10 miliardów, więc życzę wam powodzenia. Więc w teorii ze zmienianiem wersji i uczciwym trafieniem takiego seeda jest szansa na przejście gry, ale w praktyce nikt nigdy tego nie zrobi, bo jest na to zbyt mała szansa. I teraz możemy zobaczyć, czy w ogóle jest subik. Niestety nie reaguje na mnie, ponieważ jestem duchem, ale i tak możecie zostawić subika dla subika. No i dla mnie. Prawda, subik? Mają zostawić suba? Czyli mają. Okej. Co jest?